Cześć i czołem, moi kochani, witam się z wami w kolejnym filmiku. Wróciłam do nagrywania, przed chwilą nagrywałam wam ulubieńców sierpnia, a teraz czas na projekt DNK. Tak, mam tutaj moją magiczną siateczkę. Niestety w tym miesiącu nie ma dużo produktów, jakoś mi się w tym miesiącu produkty w ogóle nie kończą. No jest ich mało, ale tak jak obiecałam, co miesiąc będzie projekt DNK i ulubieńcy, także pomimo tego, że jest ich mało, nagrywam. Ogólnie nagrywam ten filmik już drugi raz, bo przed chwilą go nagrywałam, ale tak mi słońce w oczy świeciło, że była totalna masakra i poczekałam chwilę, aż słońce zajdzie za drzewo i dlatego mogę nagrywać. Jest piękna pogoda dzisiaj, od kilku dni jest tak ciepło, tak przecudnie, że nagrywam dzisiaj na dworzu. Trzeba korzystać, bo potem przyjdzie zima i będziemy nagrywać w domu. Tak, więc żeby nie przedłużać, zaczynamy. Sobie tutaj położę siateczkę. I tak, pierwszy produkt to są moje waciki. Ja używam też Azdy, The Skin System. Ich jest tutaj 100 i to są te owalne, duże waciki. One u mnie się sprawdzają najlepiej. Zużywam ich dużo mniej niż tych małych wacików, także super. Kolejny produkt to jest żel pod prysznic, a właściwie krem pod prysznic Palmolive. Tak jak wiecie, ja mówiłam wam, że będę teraz testować wszystkie zapachy. I tutaj mam Mint Shake, to jest jakaś w ogóle nowość. I tak, powiem wam ogólnie, że zapach ma przepiękny. Taką miętą pachnie, taką czekoladą miętową. Ja ogólnie lubię miętę, więc dla mnie jest ok, ale niestety no, nie było tego wow ani nic w tym rodzaju, bo ten produkt oczywiście dobrze mył to ciało i w ogóle, ale jeżeli chodzi o zapach, to on był tylko w opakowaniu i w momencie mycia. Potem jak już się spłukałam, potem zapachu w ogóle nie było. Nawilżenie też kiepskie, bardzo bym powiedziała bardzo kiepskie, w przeciwieństwie do innych Palmolive, które ogólnie też nie mają jakoś bardzo dobrego nawilżenia, ale mają lekko, ten totalna porażka, także to nie będzie na pewno mój ulubieniec i na pewno już po niego więcej nie sięgnę, bo u mnie totalnie się nie sprawdził i dla mnie to jest zwykły bubel. Kolejny produkt to jest krem do rąk, mydło do rąk z Dove. Ono się pojawia w każdym projekcie DNK, jest rewelacyjne. No i co? Co tu mówić więcej? Jak wiecie, my je używam już od dłuższego czasu. Lepszego mydła niż Dove na razie nie spotkałam. Jeżeli spotkam, to może zamienię DAF na coś innego, zobaczymy. Kolejny produkt to krem Mój Ziai na noc, liście manuka, krem mikrozłuszczający z kwasem migdałowym na noc. To jest krem rewelacyjny jak dla mnie. Początkowo, jak wiecie, byłam do niego sceptycznie nastawiona i tak go kupiłam na próbę tylko, a teraz ze mną został. Przed wyjazdem do Polski, teraz będą mi tam w tym warsztacie coś wiercić. Przed wyjazdem do Polski ten krem mi się skończył i chciałam go sobie zakupić, ale niestety w polskim sklepie go nie było. W ogóle ostatnio w polskim sklepie te kosmetyki z Ziai coś szwankują i raz są, raz ich przez dłuższy czas nie ma. Także musiałam sobie zrobić zapas, ale to zobaczycie w holu zakupowym z Polski. Nie było tego kremu, postanowiłam wyjechać do Butza, kupić sobie ten, który kiedyś używałam z Garniera, ten żelowy. Też go nie było i kupiłam sobie z Niva. I powiem wam, że to była porażka, bo to był krem nawilżający, ale zwykły, taki wiecie, no totalnie mi nie odpowiadał, totalnie była klapa i w ogóle, więc się go pozbyłam i zakupiłam ten. A ja jednak jestem zwolenniczką kremów żelowych, które są świetne, szybko się wchłaniają, działają rewelacyjnie. Ten naprawdę jest rewelacyjny i na razie będę go używać. Kolejny produkt też z Ziai, żel mój do mycia twarzy, to jest ten żel myjący, normalizujący. Teraz używam ten z peelingiem, którego przez długi, długi czas nie było w polskim sklepie. Przed samym wyjazdem do Polski się pojawił i go zakupiłam. Ten żel jest rewelacyjny, ma przepiękny zapach i dobrze oczyszcza moją twarz po demakijażu, jak też i rano, bo ja teraz, jak wiecie, żel używam i rano, i wieczorem podczas demakijażu. I powiem wam, że odkryłam już, dlaczego ten żel mi się tak szybko zawsze kończył, ponieważ Jarek mi go podbierał i sobie też nim mył twarz, dlatego zakupiliśmy jemu też opakowanie jedno. Teraz też go używam. Kolejny produkt to jest Dove, taki malutki dezodorant Go Fresh. On ma 35 ml, to jest taki na podróż, bardzo fajny, bardzo ładnie pachniał. Jak na podróż dla mnie rewelacja. Kolejny produkt
To jest mój spray do oczu, który używam namiętnie i który jest rewelacyjny. Wolę go bardziej niż krople. Po pierwsze dlatego, że szybciej działa, a po drugie dlatego, że bardzo dobrze nawilża moje oczy i mnie oczy tak nie szczypią. Kolejny produkt, krem pod oczy tym razem z Garniera. Ja go też używam już jakiś czas. Jest świetny jak dla mnie. Bardzo dobrze nawilża okolice oczu, niweluje to zmęczenie, jak jestem zmęczona, także super. Na razie go używam i nie zamierzam go zamieniać na żaden inny, bo jeszcze nie odkryłam lepszego niż ten, póki co. Kolejny produkt, Niwa, moja woda do demakijażu. Ona mi się skończyła też przed wyjazdem do Polski i niestety w Aździe go nie było. Potem pojechałam do Boots, ale też go nie było, nie wiem co się stało. I musiałam kupić z Garniera wodę, która jest świetna też dla mnie. Kiedyś ją stosowałam właśnie, jak przez dłuższy czas nie było tej wody. I ona jednakże, ja ją wtedy stosowałam na całą twarz i ona zmywała makijaż. Nie mogę powiedzieć absolutnie, że nie, ale była bardziej tłusta niż ta woda. Natomiast teraz zmywam tylko oczy i świetnie się sprawdza. Zobaczymy, jak na razie tej wody dalej w Aździe nie ma. Ale jest świetna, wiecie o tym i w ogóle. Ostatni produkt z pielęgnacji to jest serum z Bielendy, rewelacyjne serum. Naprawdę super działa, jak dla mnie to jest po prostu wow. Nie wiem, jak na razie nie próbowałam żadnych innych serum, ta jest dla mnie najlepsze. I trzy produkty, tak myślę, tak, z kolorówki. Pierwszy produkt to jest moja baza z Rimmel, która mi się skończyła jakiś czas przed wyjazdem. Niestety jej też nie było w sklepie i musiałam kupić z L'Oreal. Ale ta baza z L'Oreal też mi się dobrze sprawdza, zresztą recenzję Wam też nagram. Tak. A ta oczywiście moja ulubiona baza, moja pierwsza baza, jaką kiedykolwiek używałam. Cały czas jestem jej wierna, bo jest fajna. Druga baza, która mi się skończyła, to jest Collection. Też bardzo fajna baza matująca. Świetnie się sprawdza z każdym podkładem. Czego chcieć więcej, prawda? I za niewielkie pieniądze, bo firma Collection jest bardzo tanią firmą. I ostatni produkt z kolorówki to jest mój Essence Camouflage, mój podkład, który Wam już mówiłam w filmiku, co zabieram do Polski, mówiłam Wam, że mi się kończy, to mi się skończył, ale dzisiaj byłam na zakupach akurat i wykupiłam. Jeżeli chodzi o markę Essence, u nas jest dostępna, na szczęście, ale tylko w Wilkinsonie. Ja do Wilkinsona rzadko chodzę, także dzisiaj była akurat okazja, że byliśmy niedaleko, więc kupiłam sobie. Podkład jest super, ja go bardzo uwielbiam. Ja mam odcień 10 Ivory Beige. Ma wysokie krycie, nie daje efektu maski, chociaż ja z tym wysokim kryciem bym się troszkę kłóciła, ale krycie ma bardzo dobre, nie mogę powiedzieć. Nie daje efektu maski, długo się utrzymuje i co najważniejsze, cena jest bardzo atrakcyjna, bo kosztuje tylko 3,80, także naprawdę jak na podkład, który tak świetnie działa, to jest cena rewelacyjna. I moi kochani, siateczka jest pusta. Jak mówiłam, nie zużyłam jakoś bardzo dużo produktów w tym miesiącu, ale projekt Denko jak co miesiąc się pojawi. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że filmik się Wam podobał. Pamiętajcie o tym, żeby odwiedzać mnie na Instagramie, bo mam już konto w końcu. I widzimy się w następnym filmiku. Do usłyszenia. Buziaczki, pa, pa!